Czytaj z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto Słowo Boże. Do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo, albowiem przykazania. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. I wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto Słowo Boże. Oh.
powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, czas, który teraz przeżywamy, ta piękna pogoda, powiedzielibyśmy babie lato, to czas dożynkowy. Tydzień temu na Jasnej Górze rolnicy dziękowali za plony. Myśmy kilka tygodni temu spotkali się w kościele ewangelickim, by tam w nabożeństwie także dziękować za dar pól. Dziś w naszej świątyni gromadzimy się, by dziękować Panu Bogu za dary, które od Niego otrzymujemy. Nasz wzrok kierujemy w ten piękny bochen chleba. Całujemy ten chleb. Na tym chlebie czynimy znak Krzyża Świętego, bo ten chleb jest nam potrzebny do tego, abyśmy mogli żyć. Patrząc na ten chleb, uświadamiamy sobie, jak wiele wysiłku, potu i pracy potrzeba, aby taki chleb powstał. Trzeba to dziś tłumaczyć w sposób szczególny dzieciom i młodzieży, którzy być może nigdy nie mieli styczności z pracą na polu. Mówiłem o tym w kościele ewangelickim i być może pewne myśli się powtórzą, ale wydaje się, że warte są przypomnienia. Do dzisiaj w swojej pamięci mam obraz, kiedy rolnik wstawał wcześnie rano, na swoje ramiona brał kosę, osełkę i szedł w pole bardzo wcześnie rano. Przed nim łany zbóż, a on tą kosę zapuszczał i te kłosy pięknie się kładły. Kobiety zaś odbierały te kłosy, robiły snopki, później ustawiały kopry. To bardzo ciężka praca. Kiedy jest tak ciepło jak dziś, kiedy te kłosy niekiedy ranią człowieka. Jak bardzo trzeba kochać tą pracę, to współdziałanie z Panem Bogiem, aby ją wykonywać. Ten, kto z ziemi w ten sposób żyje, musi autentycznie i bardzo kochać to, co robi. Trzeba młodzieży, dzieci i młodzież uczyć szacunku dla tego chleba, bo tak jak powiedziałem, zasadniczo chyba nigdy nie pracowali na polu. Druga kwestia, nigdy takiego chleba nie pragnęli, bo żyjemy dzięki Bogu w takich czasach, w którym chleba powszedniego każdy z nas ma dość, może go kupić, jest w takiej przystępnej cenie. Trzeba uczyć tych młodych, że kiedy ten chleb upada na podłogę, to wtedy go podnosimy z szacunkiem i całujemy. Bo to jest chleb, który daje człowiekowi życie.
Widzimy więc, bracia i siostry, jak wielki jest trud i wysiłek tych, którzy na polu pracują, sieją, by później z tego powstała mąka, a później powstał chleb. Można powiedzieć, że na przestrzeni tych trzech dekad w rolnictwie dokonał się wielki postęp. Tak jak mówiłem, dzisiaj to już jest abstrakcja, że ktoś bierze kosę i idzie w pole. Dzisiaj jest niewielu rolników, ale zasadniczo mają bardzo dobry sprzęt i tym sprzętem wyjeżdżają i jeżeli jest odpowiednia pogoda, to w sumie w krótkim czasie można wykonać wiele prac, które kiedyś zajmowały bardzo, bardzo wiele czasu. Dzisiaj mamy też odpowiednie nawozy, których się używa. Inna sprawa, na ile to jest zdrowe dla człowieka, ale to jest już inny temat. Ale w tym wszystkim, bracia i siostry, kiedy całujemy ten chleb, kiedy patrzymy w stronę rolnika, widzimy jego trud, to mądry człowiek po skierowaniu wzroku na ten chleb kieruje go ku górze, ku Bogu, dziękując Mu za dar chleba, za dar ziarna. Bo zauważcie, choćbyśmy mieli najlepsze maszyny, najlepsze nawozy, najlepiej wykwalifikowanych rolników, to jeżeli w odpowiednim momencie nie będzie odpowiedniej ilości deszczu, nie będzie odpowiedniej ilości słońca, to te maszyny i nawozy nic nie pomogą. Musi być łaska Pana Boga. My wierząco tak to odbieramy, że Pan Bóg błogosławi człowiekowi poprzez to, że w odpowiednim czasie daje odpowiednią ilość słońca, odpowiednią ilość wody. Dlatego dziś wespół z rolnikami właśnie kierujemy w swój wzrok ku górze, dziękując Panu Bogu. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że pozwoliłeś, że mogliśmy ten chleb poprzedni po prostu po raz kolejny zdobyć. Bracia i siostry, obok tego chleba, który jest potrzebny do życia, jest także inny chleb. Chleb, który składamy tu na ołtarzu, który w czasie konsekracji staje się ciałem Pańskim. I bracia i siostry, ten jest ważny, ale ten jest najważniejszy. Bo Ty, przyjmując go z wiarą, przyjmujesz do swojego serca Chrystusa po to, by On Cię umacniał, po to, byś był silny, po to, byś umiał podjąć zadania, krzyże dnia codziennego. Tylko wtedy, kiedy Go przyjmujesz, kiedy On jest w Twoim sercu, jesteś mocny, jesteś gigantem wiary, bo On naprawdę jest z Tobą. Równolegle teraz przeżywamy beatyfikację rodziny Ulmów w Markowej na Podkarpaciu. My lubimy często narzekać, jak nam źle, jakie trudne to życie. Porównajmy to do tego, co przeżywała ta rodzina 79 lat temu. Bidna, dwie izby. Sześcioro dzieci już urodzonych, dwójka rodziców. Obok tego trzy rodziny, które były na poddaszu. Można powiedzieć 15 ludzi w bardzo niewielkim miejscu. I ukrywali tych Żydów przez ponad półtorej roku. Byli ostrzegani, bo mówiono im: odprawcie ich, bo ktoś was zadenuncjuje. Józef Ulma odpowiedział: gdzie oni mają iść? Przecież to też są ludzie. Trzeba im pomóc. Na pewno się bał, jako ojciec, jako mąż, o żonę, która była w stanie błogosławionym, która miała za niedługo urodzić kolejne dziecko, bał się o swoje dzieci. Ale wiedział, że
Ci ludzie narodowości żydowskiej to nie są gorsi ludzie, to są tacy sami ludzie. I obojętny być nie może. I wiemy, jaką cenę przyszło za to zapłacić. Charakteryzując tą rodzinę, bracia i siostry, trzeba zwrócić uwagę na co? To była rodzina bardzo biedna. Przecież to były czasy bardzo trudne. Wtedy człowiek się cieszył, wtedy jak tego chleba powszedniego było tyle, że nie chodził głodny. A ile trzeba się było napracować, żeby tą kromkę chleba zdobyć, to mówię, wiedzą ci, którzy przynajmniej kiedyś troszkę skosztowali pracy na roli. Ale tych ludzi charakteryzowała głęboka wiara. To byli prości ludzie. Józef Burma miał 4 klasy szkoły skończonej. Ale to był człowiek wielkiej wiary. Podają źródła i historycy mówią o tym, że to była rodzina, którzy wspólnie często się modlili. Którzy czytali często Biblię, Pismo Święte w domu. Po tej egzekucji, której dokonali Niemcy, znaleziono Pismo Święte, które było widać, że było często czytane, i zaznaczony fragment o miłosiernym Samarytaninie, któremu trzeba było przyjść z pomocą. I myślę, tutaj się nie mylę, że ta siła do tego, żeby chronić życie tych, którzy Niemcy skreślili z listy ludzi, wynikało właśnie stąd, że oni czerpali siłę z Eucharystii, z chleba aniołów, bo człowiek nie jest w stanie być tak odważny, tak silny, tak ryzykować, jeżeli Bóg poprzez Ducha Świętego nie wleje w niego tego ducha odwagi, by świadczyć, by pomagać. Popatrzmy dziś w wielu wypadkach na nasze rodziny. Tam nie ma biedy. Ale czy jest Bóg? W wielu wypadkach być może nie. Nasza parafia, która w sumie jest, powiedzmy, dość pobożną, ale ponad 50% naszych parafian, braci i sióstr, nie odkryli jeszcze tego. Albo odrzucili, że tu na ołtarzu dokonuje się największy cud, że chleb eucharystyczny staje się ciałem Chrystusa, który daje człowiekowi moc i siłę. Mają blisko, mogą przyjechać. Co gorsze, sami nie chodzą, dzieci nie przyprowadzają. Jak kiedyś staną przed Bogiem i to Panu Bogu wytłumaczą? Tamta rodzina Ulmów była biedna, ale Bogiem silna. Dziś nie jesteśmy biedni, ale w wielu wypadkach wiara nas, naszych rodzin, bardzo, bardzo osłabła. Bracia i siostry, dlatego my jako ludzie wiary mamy świadomość tego i dziękujemy Panu Bogu za ten chleb powszedni. Dziękujemy rolnikowi za jego trud, za jego pracę, pot. Ale też odkrywamy, żeby w pełni żyć, potrzeba tego chleba. I tym chlebem trzeba się karmić. Bo ten chleb daje człowiekowi siłę. Ten chleb daje człowiekowi moc do tego, by poprzez życie przechodzić godnie. Nikt z nas nie wie, jak my będziemy musieli kiedyś być może zaświadczyć o tym, że jesteśmy wierzący, że wierzymy w Chrystusa. Bo każdy człowiek zdaje tutaj w tym wypadku indywidualny egzamin. Pewność, że go zdasz, możesz mieć tylko wtedy, kiedy Jego spożywasz, kiedy Jego masz w sercu, kiedy z Nim idziesz przez życie. Co wcale nie oznacza, że będzie łatwo, lekko i przyjemnie. Ale z Nim zwyciężasz. Święty Albert Chmielowski, artysta, patriota, żołnierz, mówił, patrząc na chleb, że wszyscy mamy być dobrzy jak chleb. Chleb każdy, kto chce, może podejść, wziąć, skosztować go,
i mówi, każdy z nas powinien być tak dobry jak chleb. Uczmy się tego w codzienności. Być dobrzy dla siebie w domu, w rodzinie, w sąsiedztwie. Dawajmy przykład tym naszym braciom, którzy swoje życie ograniczyli tylko do tego chleba. I mówmy im, nie będziesz do końca szczęśliwy, jeśli nie odkryjesz tego, co się dokonuje tutaj, jeśli w to nie uwierzysz. Jeżeli to ci się uda, to masz szansę, że wygrasz swoje życie. Amen.